Witam się z Wami ponownie. Tutaj mam, testuję podkład Giorgio Armani Power Fabric 5,5 kolorek. Aha, i spsikałam w końcu go tą wodą, primer z Smashboxa. Bo tak, takie suche tutaj miałam, tak czułam suchość, ale nie wiem, nie bardzo chyba pomogło. Jeszcze sobie wziąłam Beauty Blenderem, to wklepałam, że tak powiem, wilgotny. Tak sobie pomyślałam, że póki jest słońce, to chciałam sobie przetestować ten bronzer, Tom Ford Ultimate Bronzer. Bo wcześniej było pochmurnie i ja w ogóle nie widziałam za bardzo, jak on wygląda, oraz tą paletkę, tą Fort Soleil A&M Cheek Palette. I tutaj chciałam róż konkretnie, ale jeszcze przy okazji rozświetlacz, bo też jest. To jest ta paletka z tym fioletem, co mi się tak podobała. Czyli róż jest po mojej lewej stronie, to jest rozświetlacz. I co ja chciałam z tym bronzerem? Z tym bronzerem to ja chciałam zobaczyć, aczkolwiek nie wiem, czy widać. Tutaj jest tak, bronzer, róż, rozświetlacz. Chciałam zobaczyć, czy do konturowania byłby dobry. Bo ja zawsze uważam, wiem, że jest ciepły, ale... Ale chcę sprawdzić, dlatego że do konturowania to jest kogo. Używam tych dwóch i one są fajne. Bo są chłodne. Ale mam wrażenie, że w takim świetle, jak nie ma tak słońca, w świetle sztucznym i to już tak zauważyłam u takiej jednej osoby i się właśnie zastanawiam, czy nie używa tego samego pudru. To wygląda, jakby była brudna, takie sine. No i faktycznie to jest takie sine, zupełnie inne, czyż to jest ciepłe. Nie chodzi tutaj. Chcę zobaczyć, czy to się w ogóle uda. Dobra, nie będę brała nowego pędzla, tylko tego, co zawsze. Do konturowania. Zresztą on jest taki błyszczący. On teoretycznie się nie nadaje. Ale ja chcę zobaczyć. Mam jeszcze te na mokro, więc mogę się wspomóc, jak się nauczę nakładać. Nie wiem, co uważacie. Chociaż nie, bo ten pędzelek może jest też nasiąknięty tamtym. Tak, mądra, nie? Bardzo mądra. Teraz z tych nowych pędzelków. H14, to chyba było H. A to jest H14? Aha, tak, tylko że tutaj zmienili, jest dużo nowych tych. No po prostu zmienili pędzelki. Ja właśnie ten sam. Chciałam jeszcze jeden dodatkowo. Zupełnie inaczej, no jak H14, H14? Zobaczcie, jakie są inne. Nie będę za dużo. Okej. Ten na pewno nie będzie silny, mi się wydaje.
jakimś takim świetle sztucznym i w ogóle. A teraz jeśli chodzi... o róż... to wcześniej używałam takiego pędzelka z Sephory. Ale zobaczcie, jak się różni. A to są dwa sakuronowe. Ten jest taki bardziej zbity, ten taki bardziej rozlazły. Ten jest właśnie naturalnego, ten syntetycznego. I zobaczę bo to też jest. Ciekawe, by się syntetyczny nakładał, ale on jest bardzo zbity, chyba wolę ten róż. Jeszcze raz pokazuję ten po lewej. Teraz jak to się nakładało? Żeby nie przesadzić, bo być może będę wychodzić dzisiaj. Może coś mi się tutaj nie pasuje. Okej. A teraz ten rozświetlacz, tak? Tak, do rozświetlacza. A tu w środku miejsca. Do rozświetlacza sobie przywie. Są dwa bardzo podobne, jeden jest syntetyczny. Jeden jest... ten jest H15. To sobie naturalne włosie, to jest syntetyczne. Nie wiem. Spróbuję ten naturalny, bo... czy nie jest to syntetyczne? Czy nie zawsze? Naturalny. Dobra, to zobaczę syntetyczny. To jeszcze nie weszło. Myślałam, że mam odspanie. A teraz to zwątpiłam. Na żywo to tak średnio wygląda. Aczkolwiek ja rozświetlacza raczej nie używałam, więc może coś źle robię. Bo ten rozświetlacz jest taki se. No i właśnie teraz ten puder rozjaśniający by mi się przydał. Ja używam sprawdza z tego skobą, z tej czwórki pod oczy, ale teraz sobie spróbuję tutaj taki troszeczkę. I to już jest MH22. Więc muszę się nauczyć tych pędzli używać. Nawet nie wiem, które są do czego. Wcześniej miałam tylko... chciałam zakryć ten rozświetlacz. Mm.
może jeszcze spróbuję sobie. Czy ten. To będzie za duży. No dobra. Może 53. Muszę troszeczkę sobie to połączyć. Dobra. Tak to wygląda. Zobaczymy dalej. Okej. Do zobaczenia.